Ten czas, te 2 tygodnie, które upływają, to był czas refleksji z jednej strony, ale z drugiej strony to był czas poświęcony na analizę, jakie należy podjąć działania, tak żeby nigdy taki dramat się nie powtórzył. I w ramach tych prac w Ministerstwie Zdrowia i w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały wypracowane pewne propozycje legislacyjne. Ale pan premier, zanim zostanie nadany oficjalny bieg ścieżce legislacyjnej, jeśli chodzi o te propozycje, zanim Rada Ministrów zacznie nad nimi pracować, chciałby porozmawiać z szefami klubów parlamentarnych i kół sejmowych na temat tych pomysłów, czy w niektórych przypadkach konkretnych już zapisów. Uważamy, że takie zmiany powinny zachodzić, najlepiej by było przynajmniej, aby takie zmiany zachodziły w ramach całkowitego konsensusu politycznego. Stąd zaproszenie skierowane do wszystkich formacji politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie. Wierzę, że to jest kolejny krok w kierunku budowania trochę lepszej jakości życia politycznego w naszym kraju. Co jest w tych zmianach, panie ministrze? Jakie to propozycje? Jakie właśnie propozycje? Czy one są jakieś kontrowersyjne, że potrzeba spotkania, czy... Nie, to nie są w moim przekonaniu kontrowersyjne propozycje, natomiast chodzi o to, żeby wszyscy mogli po pierwsze wypowiedzieć się już na tym przedwstępnym etapie w tej sprawie, plus ewentualnie zgłosić jakieś swoje postulaty, a mówienie dzisiaj o szczegółach no byłoby nawet nie taktem wobec samych zaproszonych. Propozycje idą w kierunku takim, aby do takiego dramatu, jaki miał miejsce 2 tygodnie w Gdańsku, nie mogło w przyszłości dojść. A pan marszałek Karczewski mówi, że nie ma jeszcze założeń do tych ustaw. Nie ma rzeczywiście? Do których ustaw? Do tych ustaw, które mają być zaproponowane, bo zapytałam przed chwilą na konferencji prasowej, co jest w tych ustawach, powiedział, że nie ma jeszcze założeń. Ja mogę powiedzieć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Ministerstwie Zdrowia zostały wypracowane konkretne propozycje. Niektóre z nich mają już formę zapisów, projektów ustawowego, ale tak jak powiedziałem, w ten piątek one zostaną zaprezentowane najpierw szefom wszystkich klubów parlamentarnych i kół, tych oczywiście, którzy przyjmą zaproszenie na to spotkanie i wtedy będziemy się wspólnie zastanawiać, czy w takiej formie, czy w nieco zmienionej rozpocząć oficjalny proces legislacyjny. Jak mają się przygotować do tego spotkania, skoro nie dostaną wcześniej tych konkretnych dokumentów? Mówimy o jakichś aktach prawnych i ustawach. No, trudno, żeby przez, załóżmy, godzinne, półtora godzinne spotkanie byli w stanie przeanalizować dokładnie te ustawy. Panie redaktorze, chodzi o ich zaprezentowanie. Dziękuję bardzo za tę radę. Jest pan redaktor bardzo uprzejmy, natomiast przypomnę, jak zwykle wygląda proces legislacyjny. Zwykle wygląda w ten sposób, że projekt ustawy bez żadnych konsultacji pojawia się na BIP-ie i prowadzone są w przypadku inicjatywy rządowej konsultacje międzyresortowe, społeczne, a następnie Stały Komitet Rady Ministrów przyjmuje projekt ustawy, następnie Rada Ministrów, a następnie dopiero trafia taki projekt, czy przyjęty projekt ustawy przez Radę Ministrów do Sejmu i tam dopiero kluby parlamentarne mogą nad nim dyskutować i wypowiadać się. Tutaj zrobimy inaczej, chcemy zrobić inaczej, chcemy, żeby przedyskutować te propozycje, zanim jeszcze rozpocznie się ta oficjalna ścieżka legislacyjna. To jest jakiś absolutny wyjątek, panie ministrze, czy nowa praktyka, którą chcielibyście wprowadzić na stałe do procesu legislacyjnego? Panie redaktorze, nie wiem, czy na stałe, natomiast na pewno ta sytuacja jest ekstraordynaryjna i tak jak powiedziałem, tego rodzaju zmiany w naszym przekonaniu najlepiej by było, gdyby można było przyjąć w pełnym konsensusie. Czy to rozwiązanie dotyczy tego na przykład, że skoro tutaj minister sprawiedliwości i minister zdrowia współdziałają, że chodzi o to, żeby osoby, które no, być może są podejrzane o chorobę psychiczną, będą inaczej traktowane przy wyjściu z więzienia? Już powiedziałem, że nie taktem byłoby dzisiaj omawianie spraw, które pan premier chce przedstawić szefom klubów parlamentarnych.